dnia 14 października, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. W tym szczególnym dniu uczniowie mogli podziękować swoim nauczycielom oraz wychowawcom za ich ciężką pracę, poświęcenie oraz za wiedzę, którą codziennie przekazują. Ten dzień był również ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych, gimnazjum i liceum, ponieważ zostali pasowani i tym samym przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia. Używać swoją młodość, mądrą młodość, mądrą. Wszystkiego dobrego, cześć Boże. Zapraszamy klasy pierwsze, wszystkie pierwsze klasy, które mamy w gimnazjum, w liceum i w szkole zawodowej do pasowania. Przed chwilą ślubowaliśmy na sztandar, za chwileczkę zostaniemy i pierwsza ma zawodowa. Księdza dyrektora i panie wicedyrektorki poprosimy o uroczyste. Się w nowej szkole. Tak, podoba się bardzo. Bo są bardzo sympatyczni ludzie i miło się tutaj chodzi. Lubicie chodzić do szkoły? No, tak zależy. Bardziej tak dla znajomych. Ja lubię szkołę, lubię się uczyć, ale nie lubię zadań domowych. Czy podobają wam się takie uroczystości jak ta? Zależy. Czasami po prostu tam msza jest nudna, ale takie na przykład wystąpienia są naprawdę dobre. No, są neutralne. Mi się podoba w sumie. Jaki macie sposób na naukę? Ja uczę się bardziej na lekcjach niż w domu, ale zależy, jeśli ma się jakąś kartkówkę, sprawdzian, to wtedy. Ja się zwykle słucham na lekcjach, chociaż nie ukrywam, że czasami rozmawiam, ale w domu sobie powtarzam co jakiś czas jakieś ważne tematy. A dużo się uczycie? Tak średnio, nie za bardzo dużo. Nie. Hallelujah.
środku. Cóż to rozjaśnia mój umysł tak młody i uczy bujać myślą po wszechświecie? Cóż to mnie wspiera przykładem i radą? Błąd duszy, siejąc nauczyciel. Twój rozum, serce i twoja to ręka. W imieniu Rady Rodziców chciałbym podziękować całemu gronu pedagogicznemu za kształtowanie tej świadomości naszych dzieci, za kształtowanie wrażliwości, całemu zespołowi pracującemu w szkole za to, że w tych godzinach, w których uczą się nasze dzieci, pilnują, kształtują. Wobec powyższego chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom, zespołowi pracującemu wszystkiego najlepszego, sukcesów pracy zawodowej oraz uśmiechu. Pragniemy poinformować tylko, że grono naszej redakcji poszerzyło się o 12 adeptów sztuki filmowej z klas trzecich gimnazjum, którzy niebawem zaprezentują swoje materiały filmowe. Do zobaczenia! Pierwsze pytanie. Kim jesteś? Jestem Olek. Jestem Hubert. Jestem Klaudia. Jestem Filip. Jestem sobą. Jestem zwycięzcą. Jestem blondynką. Jestem Piotr. Drugie pytanie. Czego pragniesz? Pragnę dobrych ocen. Pragnę dobrych ocen. Szczęścia. Pragnę szczęścia. Pragnę szczęścia. Bycia zwycięzcą. Bycia szczęśliwą.
Pragnę być szczęśliwy. Co ci się śni? Dobre oceny. A no, bardzo fajne sny. Ciemność. No, różne ciekawe rzeczy. Śni mi się wszystko. Różne sny. Pająki. Różne rzeczy. Po co żyjesz? Wypełnić swój obowiązek. No bo bardzo lubię żyć. Nie wiem. Sam nie wiem. Po to by umrzeć? Żeby być zwycięzcą. By zadawać innym ból. No, po prostu żyję. Czego się boisz? A się niczego nie boję. Niczego się nie boję. Pająków. Jak mama wraca z wywiadówki? Pająków? Tego, że nie będę zwycięzcą. Pająków? Trudno powiedzieć. Co jest dla ciebie najważniejsze? Tak jak wcześniej mówiłem, oceny. Rodzina. Szczęście. Rodzina i szczęście. Miłość. Bycie zwycięzcą. No, miłość. Karate.